W kurnym lewym rogu Piotr Solwalukiewicz, drużyna Cascade, w dolnym prawym Hellraiser, czyli Bogdan Kozar z drużyny Clash. Bogdan jest Ukraińcem, a Piotr oczywiście Polakiem. A to jest turniej The Three Winged Angel, czyli trójskrzydłowy anioł. No i póki co mamy pierwszą grupę, w której jest Polak. Wczoraj była grupa A, tam nie było nikogo z naszych. Awansował Skillus, Goblin oraz Sword of, odpadł Max, Pax i Vania, co jest w sumie trochę zaskoczeniem. Natomiast dzisiaj liczę oczywiście na Soula, który no może nawet jest faworytem grupy. Ale to wszystko zależy od formy, która dzisiaj powinna być niezła, biorąc pod uwagę, że w turnieju Wardiego Soul grał na... No poza maną grał na Innovation, Rogue'a i Ragnaroka, więc to jest rozgrzewka, no myślę, że zacna. I oby teraz na tych troszeczkę słabszych zawodników wszystko mu sprzyjało. No trochę może właśnie mniej grał na Protossów, no, ale jednak manę był w stanie pokonać, a Hellraiser na pewno daleko od many nie jest. I na niego też skilla powinno chyba wystarczyć. Blight, Denver, Gung, Wubanda, Hellraiser. Te osoby ma w grupie Piotr. Myślę, że da się pokonać. I też tak, tak, dokładnie też tak myślę, że jest realna szansa, że Soul będzie pierwszy w tej grupie. Jutro od 18 będzie grupa C, czyli grupa z Maną oraz Christianerem z Polski. No a poza tym B z Rosji, Lambo z Niemiec, no i Marine Lord z Francji. Atrigos? Nie, 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 bez Krakena. To nie będzie walka z Krakenem. O, kolejne suby. Polska Pany i Rakietowy Marian. O, Rakietowy Marian, dobrze. Rakietowy tu jest za każdym razem, praktycznie codziennie. Aż mu ta subskrypcja pasuje. Polska Pany. Widocznie tym komentarzem, że Sol powinien być pierwszy, też przekonał. Bardzo dziękuję SKPPWI. Dobrze, tak jest. Dobrze się rozkręca. Storm będzie bronić rodzynek w serniku. A to nie wiem, według mnie jak sernik jest dobry, to i z rodzynkami i bez jest spoko. Co kto lubi. Dobra, co się... O, jak blisko, nie? Jak bardzo blisko jest ten Starport. A, bo on zrobił to też bez Reapera. Bez Reapera masz szybciej fabrykę, masz szybciej właśnie widocznego Starporta. Fajne to. Dobra, jestem mega ciekaw, jak to wyjdzie. Przede wszystkim, jak się zgrają te Heliony z Medivaciem? Czy to będzie czekać jedno na drugie, czy drugie na pierwsze? Nie wiadomo, Techlab. A to jak zrobił Techlaba? A nie, Magas na Medivaca. Dobra. Jest Medivac. Podoba mi się to wszystko, no. Jest sensownie, jest szybko, jest żwawo. Jeszcze dwa? Siwy 1621 i Vogel HS. Znane ksywki na czacie. Bardzo dziękuję. Znowu SKPPWI. Widzę, że subów nie ma dzisiaj końca. Będzie rekord polski kolejny. Chyba 625, czy ile? Piękna sprawa. Mega dziękuję. Skąd ma tyle pieniędzy SKPPWI? To jest, odpowiedź jest prosta. SKPPWI jak się urodził, to od razu ze złotymi zębami. I teraz po prostu jest górka na złocie i dawaj. Jazda! Piotr, wjeżdżasz. Oho, ale jest Oracle, jest też Phoenix. Może to mocno zredukować, ale jakie ładne mikro podniósł. O, wszystkie podniósł. Dobrze, dobrze. Teraz dobrze, jakby jeszcze Oracle może nie mogła kontynuować tych ataków. No, strzał. Za 6, za 7. Kurczę, w naturalu dziwnie, że tak mało tego padło. No, myślę, że takie... No tak, raczej Soul ma przewagę. Chociaż jeszcze pytanie, co z tym... Starportem, ale no jak tak patrzę po liczbach, to liczba zbieraczy jest dość korzystna dla Piotra. No i od razu jak widzi Stargate'a, dokłada trzecią bazę, bo na ogół też tak na to reagował. No czyli dobrze. Jest dobrze. Handluje Coca-Colą. Czy ktoś mówił o Krakenie? Tak. Dokładnie. Dobra, Marin leci na zwiad, żeby zobaczyć, czy Protoss ma trzecią bazę. Ciekawe, czy Oracle go spotka. Bo może tak być. Ta Oracle to jakby specjalnie była po to wysłana. No proszę. Niby widział Bogdan, ale nie zauważył.
No i teraz sobie elegancko zaparkuję Marin tutaj, chociaż może będzie ekspansji, nie, nie będzie ekspansji gdzie indziej. Szybko idzie w kolosy. No całość się naprawdę dobrze dla Piotra układa, bo Protoss nie będzie... O, teraz zauważy tę probę. Nie, nie widział probki minimalnie, ale przeoczył. Soul dorzuca skana, takich wątpliwości pełny jest. Co się dzieje? Dlaczego tu nic nie ma? No trochę pech, że nie zauważył proby, która jechała zbudować trzecią bazę. Troszeczkę. Ło, jaka reakcja na ten, na cyklony, na cyklonami na Feniksy. Można też z tymi trzema cyklonami zrobić oczywiście atak, który ma za zadanie zniszczyć trzecią bazę. Sześć Feniksów jak na razie, dobra. A tutaj co to jest? Dwa Forge. No tak Hellraiser widać, że przechodzi do bardzo nieagresywnego stylu. Raczej tylko będzie czekać na błąd Soula i na ewentualny atak. Ale Soul właśnie z tą trzecią bazą teraz świetnie wychodzi na prowadzenie ekonomiczne. Zresztą już je miał od chwili. Więcej subów. Godzio 97, Black Winny. Doskonale. Bardzo dziękuję znowu SKPPW i widzę, że nie ma końca. To wyjmuje i patrzy. Komu tu suba rzucić? Doskonale, mega dziękuję. A myślę, że ta gra naprawdę już się dobrze ułożyła dla Soula. Teraz trzeba tylko pewnie zrobić jakąś kolejną akcję. Już widać, że Protoss ma trzecią. A co robi Soul? Soul gra miny. To jest drugi starport. I armory. Armory niestety trochę spóźnił Polak. Przez co jego ulepszenia 2-2 nie wystartują tak prędko jak mogłyby. Tak, 5 raksów. Tu się nic niewiele, znaczy niewiele, nic się nie zmieniło w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. 5 raksów zawsze towarzyszy Terranom. Aj kurczę. To trochę cennych rzeczy potracił teraz są. Może jednego Feniksa złapie. Tak jest, to już zasługa cyklona. Kolejny skan i kolejny skan. Soul właśnie zauważył, że się kończy Templar Archives, więc na pewno rozsądnie jest dołożyć Ghost Academy. Zresztą normalnie nawet, jak nie ma takiej informacji, Terran to robi Akademię Duchów. Dobra, to jest odważna decyzja, ale w ogóle nie widzi tego Hellraiser, ale jaka mądra, bo zobaczcie, że Feniksy są po drugiej stronie mapy. No i znakomicie, można tego Pelona od ulepszeń, od wszystkiego, można nawet Forge'a zniszczyć, to jest jeszcze lepszy cel. No pięknie, doskonale, wyjdzie na prowadzenie w ulepszeniach Polaki, to takie naprawdę duże. Tu widzę, że cyklony się zamroziły. O pułapkę, a tu jeszcze dwie miny były. 5 i 4. Bardzo dobre fragi. Łącznie 9 probek padło. Aj, no. Prawie, prawie. Jest oczywiście kontynuacja tej walki, ale chyba Soul musi uciekać. Dobrze byłoby jeszcze pozbyć się kilku Feniksów, żeby pościg nie był taki dotkliwy dla medivaków. A, no i Wikingi też przybyły.
Szkoda tych jednostek, no ale pułapka to pułapka. O, teraz bond z Hellraisera. No, jeden Phoenix mu został, to już pewnie go łatwo straci. A jest piękne, Soul widzi, że nie ma stalkerów. Więc jeszcze podleci, jeszcze spróbuje raz strzelić, ale Archony powstrzymują. Trochę wykorzystał okazję, no i teraz myśli, jak tu znowu się zdesantować. Tak, po pierwsze wtedy nie było tutaj Phoenixów, jak się Soul desantował w to lokalizację, a teraz no, jak zostały zniszczone, to tym bardziej można ponowić zagranie, ale Hellraiser wychodzi limitem. No i tu już może być różnie. 2-3 Raksy. Skan zagrany. O, będzie salwa ładna w kolosy. No, jednego nawet kolosa, czyli jeszcze lepiej nawet. O, i Warpizma! Tak jest, świetny początek. No już się zaczyna, base trade. Polak zrzuca wszystkie jednostki na produkcję Ukraińca. Czy będzie jakiś recall? Czy jest w ogóle recall? No niby jest, ale nie w to miejsce, gdzie chciałby pewnie Hellraiser. I teraz, o Jezu, jak się zakręcił. Jak koń na światłach. Nie wiedział w ogóle, gdzie ma się udać. Czy do siebie, czy znowu może na kontrę. Dobrze, dobrze. Jest atak. Dobrze, jakby Dark Shrine też zniszczył przed jego zakończeniem, bo w takich sytuacjach jednostki niewidzialne często są bardzo skuteczne. Już prawie zniszczony drugi kolos, ale niestety Wikingi też gdzieś zaginęły. O, no i jest recall. Tutaj, gdzie chciał już Hellraiser. O, ładnie, Dark Shrine był w stanie skasować, ale sprzedał go w ostatniej chwili Hellraiser. O, teraz kolosy można dobić, jak będą schodzić z tej rampy. Dobrze, jakby jeszcze trochę wyciągnął Piotr. Nie wiem, czy to dobrze, żeby tak stać przy kanonach. No, też ostatecznie nie potracił, a trochę zniszczył. Teraz może ponowi taki ruch. Tak jest, dobrze. No i zauważył, że Protoss idzie chyba jednak do siebie defensywnie, więc rozwali mu tego Nexusa. No, mega dobrze gra Soul. Teraz może trochę spóźnione tempo, żeby tutaj zaatakować. Trochę szybciej powinien wysłać tam wojsko. Aj. No to dwa marudery zostały. Tutaj można jeszcze je zrzucić. Zapewne to zrobi Polak, ale najpierw trzeba ogarnąć ten atak. I jednocześnie jeszcze przejmuje bazę na godzinie pierwszej. Tempo jest genialne. Miazga. Miazga, miazgunia. Nie wytrzymał napięcia Hellraiser. A przede wszystkim tempa. Jazda, jazda. oczywiście Soul kontra Hellraiser. Piękna pierwsza mapa, dobrze poszło. No ten Helion Drop zrobił takie przyzwoite obrażenia, 8 probek. No najlepiej jakby ubił z 14, ale to już wtedy jest praktycznie po meczu. A tak to Hellraiser jeszcze trochę wojował, ale to była typowa gra Soula, nie? Protoss do niego idzie, w międzyczasie dostaje desant i nie wie, co ze sobą zrobić. Typowe, typowe. Dobrze. Dobra, Piotr się wycofuje tym jednym rannym robotnikiem. Teraz go pewnie będzie reperować. Dokładnie. Coś tam powalczył Hellraiser. O, a to co? No nie, ty skandaliczny Protosie, ty Bogdanie, ty. No, naoglądał się Max Paxa na Soula i teraz będzie. O, żeż ty. Nie wierzę. Soul, błagam cię. Nie giń. O, teraz zobaczy brak ekspansji. O, już wie? Ja nie wiem, czy on wie. Ale dobra, coś widzi. Dobrze, dobrze, robi fabrykę. O, jaka ulga. Oczywiście Hellraiser ciśnie tego Stargate'a. Soul teraz się musi dowiedzieć, gdzie to wszystko jest zbudowane. Ale ciekawa sprawa, bo nie zrobił zeloty. Max Pax zrobił zelotę. Spokojna niby tak rozgrywka, ale
Coś czuję, że zaraz... Ale co robi ten Hellraiser w końcu? On atakuje, czy on... A, Oracle! Co? Oracle teraz Phoenixa? Się tak trochę zmienił. Kurczę. Jest to wszystko trochę mylące dla Soula. Ja już zwariowałem. Nie no, Feniksy gra, tak? Feniksy. Po prostu Feniksy. Z kolei ze strony Polaka są prawidłowe cyklony. Nie no, chyba dobrze jest. Według mnie. No i Starport tak jest też tutaj potrzebny. O, SCV w końcu zobaczy, co jest grane. Bardzo ważne, że zobaczy teraz model Feniksa w środku Stargate'a, bo to też jest kluczowa informacja dla Soula, że to nie są Voidy, że to nie są Oracle, tylko raczej po prostu Feniksy. Chociaż czasami się robi po jednym... po jednej Oracle Feniksy. No, a teraz to już widać, że jest to, co jest. Jak mój maraton? No doskonale. Pierwsza transmisja zakończona... no tam... Około 17 coś i teraz jedziemy z drugą. Tak na razie Feniksy tak dużo nie zniszczyły, ale na pewno trzeba je bardzo mocno pilnować. Bo to się tak zaczyna niewinnie od kilku SCV, a potem będzie 10. O, 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 zniszczy, zniszczy, zniszczy. Aj, nie zniszczył. Blisko. Teraz może podjedzie do Stargate'a. Incyk, pierwszy pylon. Niestety sporo Feniksów już powstało i nawet kolejnego Stargate'a robi w swojej bazie Hellraiser. A, myślałem, że wyląduje. O, wyreperuje? Tak, zdąży, zdąży, zdąży i teraz coś się uda docisnąć. Powiedzcie, że się uda. Skana rzuca Soulu, walczy, tak? Oba Feniksy, dobrze. Docisnął. W zasadzie gra wydaje się być w miarę równa. Patrząc na robotników. Może nawet Soul jest... O, w ogóle Soul atakuje. Nawet bym właśnie powiedział, że może dzięki temu, że są te wszystkie cyklony i mariny. I te... No, no! A gdzie jest ten kolego? On nie ma Warp Gate'a. Nie no, same Feniksy to jest... To nie wystarczy, panie. Są same mięso na obiad, a gdzie są ziemniaki, ja się pytam. Nie no, Bogdan z Kasztaniu, no to jak to, samym Feniksem co on tutaj? Kaskadera udaje. Nie no, łatwo, łatwo się zapowiada. Ale widać, że respektuje dość mocno tę całą sytuację z Soul. Nawet jeżeli nie zniszczy przeciwnika, to może po prostu grać dalej ekonomicznie, bo to nie jest atak, który musi wygrać. To nie jest jakiś all-in. Może albo wejdzie, albo nie wejdzie. O, ładnie obity Feniks. Widać, że polega mocno Bogdan na... On tylko robi jednostki powietrzne. No i zelotę ma jednego. No to bunkry, bo bunkra nie podniesiesz. No 200 IQ. Proste. I teraz go tymi bunkrami puszować. Nie ma takiego Feniksa, który bunkier podniesie. Dawaj, Piotr. Podchodzimy. Ciekawe, czy zrobi kolejny jeszcze bliżej. Trochę się boję o te Feniksy kontratakujące. Na szczęście Piotr zrobił trochę turetów. Tak, tak, jest nawet tutaj na produkcji jeden turet. Bardzo ważny. No nieźle, nieźle, nieźle. Podoba mi się to. Nawet jak tutaj te Feniksy przyleciały, to wcale za darmo się nie wymienią. No, ale tu by się jakiś czołg przydał, albo coś na wzór.
kurczę, no słabe jest to, że łapie mu cały czas te jednostki wychodzące z Raxów. O, ale na szczęście traci kolejnego Feniksa. No niby było dobrze, a teraz już tak różnie. Z kolejnymi Voidrayami może być. Podchodzi aktywnie Bogdan. Ta jedna bateria może się aktywować i tutaj jest trochę zagrożenie dla tego oblężenia Polaka. No, 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 dokładnie. Zaczyna się akcja obronna. No proszę. Może Bogdan miał wzrok jak krowa, która wychodzi z bagna, ale... Teraz się wygrzebał, no i żyje. Dziwny jest to limit, dziwna to kompozycja. O. Dobrze, dobrze, chociaż jednego. Może ze skanem to nie było jakoś super opłacalne, ale... Lepiej go tam ograniczać. O mój Boże, to będą wojdy z szybkością? Jak na zerga się zaczyna robić. Nie no, z takim steampakiem to bez problemu się solo obronić. Sam złapał tę dalszą rafinerię. Szanuję, pewnie chciał chwycić obie, no to najpierw tę trudniejszą. EMP też widzę grany, dobra. W ogóle on gra na co ja patrzę w ogóle? Do czego to doszło? No robi Skytosa za kanonami, za bateriami. Jakiś tower defense w ogóle uskutecznia. No solo oczywiście kolejne bazy będzie zakładać. No dobra, zobaczymy. Pewnie jak sporo osób zadawało sobie takie pytanie. Jak skontrować kogoś, kto się kampi do karierów, no? A miejmy nadzieję, że Sol da odpowiedź. Na razie Ghosty dodaje i... No bardzo ważna jest piechota, czyli Marines. Dobra, spróbujmy. Strzał wikingiem. O, nice! Dobre MP. Wszystko prawie wyłączone. Teraz jeszcze można by wyłączyć kolejne. A, super bateria. I teraz Sol się uspokoił. Dobrze. Poczeka. No i zaraz pewnie znowu zapoluje. A może i nie. Jeszcze sam nie wie. Kurczę, wojny z prędkością są bardzo niebezpieczne. Nie uciekniesz przed tym. Dlatego ważniejsze jest, żeby był po prostu silniejszy oddział Sola. A, tu jeszcze drop. W sumie Medivac z przyspieszeniem jest pewnie trochę szybszy od takiego Voidraya. No ja się boję, bo Voidraye się... Nie Voidraye, tylko kariery się pojawiają na pasku produkcji. Jak dożyje do takich 16, to kto wie, co się zdarzy. O, jakiego dropa mu trzasnął. Dobrze. Chcę rozwalić Stargate'a i to się powinno... Chociaż... Okej. Okay. Żartowałem, nie uda się. MP na kanona. Dawaj, EMP, jeszcze jedno, EMP. Nie, dobra. Nie podszedł tak blisko, nie podleciał Hellraiser. Coś się limity trochę zbliżyły, ale na szczęście to Polak ma dużo większe wydobycie, jeszcze jakby te bazy uruchomił. Ja myślę, że kluczowe może być też o właśnie zrobienie turetów, żeby właśnie nie było takich łatwych snajpów, jak teraz na ekranie widać. Jak ją skruszył. Spokojnie idzie do karierów Hellraiser. Nic nie zmienia jak na razie.
Soula, Wikingi, Ghosty, Mariny, teoretycznie to, co mieć powinien. To jest bardzo ważne, żeby stoczyć bitwę przed tym, jak Protoss będzie mieć obrażenia obszarowe, czyli albo Storm, Kolosy, albo jakieś Disruptory. Dobrze, jakby Soul miał przewagę w upgrade'ach, albo chociaż no 2-2 i wtedy po prostu trzeba gdzieś podejść i dobrze uderzyć. No teraz jest chyba taka chwila, żeby tu pójść. Tu jest kolejna baza, rozciąga trochę rozgrywkę Polak, również na godzinie 8 jest kolejna ekspansja, jak ta? Tak, tak, dobra, jest widoczny Nexus, już się do niego próbuje udać Polak, Protoss reaguje. I linia turretów, turrety mają wesprzeć Polaka w bitwie. Trochę tak jak Zergowie podprowadzają w niektórych długich grach spory. Ale turety się ruszać nie mogą jeszcze. O, dobre MP na Voidreye, na kariery. No i teraz musi być cierpliwy Soul, nie atakować bezpośrednio statków. Chyba, że Voidreye, tylko atakować interceptory. Oj, ajajajajajajaj, jeszcze nie wiem, ale chyba ledwo, bo ledwo odpycha go Hellraiser. Pewnie też zasługa spora w tym, że była bateria. Teraz te turety na drugi. A, i na drugą zmianę, ale nie, nie, nie. Trzeba uciekać chyba. Równa dość była to bitwa, ale Hellraiser chyba i tak jest zadowolony. Nawet zwolnił sobie zaopatrzenie na kariery. No i zaczyna być nieciekawie, bo to tak za dużo tych karierów jest trochę. Już jest trochę nieprzyjemnie. O, i to jest ten ruch, to jest ta bomba. Jakby bomba spadła wprost na kariery, to byśmy chyba wszyscy wstali i zaczęli klaskać. Trzy jest potrzebne Soulowi na pewno. Zacznie te ulepszenia, chociaż do ataku by się przydało. Ale pancerz też jest bardzo ważny w bitwie z karierami. Kurczę, coś słabo ten limit Soula wygląda, no. Jak go szybko uderzy. W ogóle on zrobił liberator. A, liberatory, żeby pozbyć się interceptorów. Okej, to jest kaskaderski trochę ruch. Bo jak się nie uda, no to, to już się nic nie uda. Battle Cruisery będzie grać Soul. No to dawaj, przelecieć trzeba tymi i zrobić więcej tych labów. Chociaż 3 teraz będzie grać, dobra. Leci bomba na godzinę 6. Czy Protoss zauważy? No zaraz się pewnie zorientuje. Już ucieka. Zrobił kanona, skasował kanona. Nie wiadomo, co on tam robi. O, jest liberator, który trochę też przeszkodził. Może rzucić skana Soul, zobaczyć, co tutaj jest. Jest miliard, chociaż on pewnie wie, że tutaj już kariery po prostu. Karierowicz się aktywował Bogdanowi. Wszędzie już widać, że chce zaekspować Soul, nawet po wrogiej stronie mapy. Klasa, to jest dobre zachowanie na Protossa, który siedzi i się próbuje obudować w kanony i baterie. No, taki tam jeden ghost. Zaraz może kolejna bomba spadnie. Chociaż nie robi tego nuka chyba Soul. Czy zrobił kolejny Ghost Academy? Nie, tylko jedną ma. Tylko jeden Silos. O, i właśnie teraz zaczyna kolejną bombę, jak tylko skończyłem. O, jest i drugi Academy. Dobrze, dobrze. Więcej nuków. Battle Cruisery z 3-3, a już zaczyna robić 3-2 Soul. To jest miazgunia ze wszystkiego w zasadzie, co ma Protoss, ale niestety już nadchodzi Bogdan. I to jest wielki test dla Soula. Co teraz zrobić? Czy się bronić? Czy kontratakować? Bo chyba na kontrę właśnie ruszają te póki co tylko 3 Battle Cruisery. Można rzucić Yamato. Yamato nie jest złym pomysłem. Już ma to ulepszenie Piotr. Zagra, nie zagra. A i zagapił się troszeczkę i nie zdążył chyba. Leci dalej Bogdan. O, jest niebezpiecznie. Jest wybitnie niebezpiecznie. Robi Wikingi tak doraźnie. Sporo proby. Co te proby? Tak uciekają dziwnie. Co tu się dzieje? Tam może bomba jakaś była zakolejkowana. Została kolejna. Dobrze. I teraz Soul chce go zachęcić. Chce go zwabić jak Skorpion ofiary. No, ale to nie te Mortal Kombat, jak widać. Trochę się ominęło. Nawet skasował zrzut tej bomby Soul.
nie pomoże mu za bardzo. Boże, jak ta produkcja jest niszczona. To jest fatalna informacja dla Soula. I niestety ulepszenia też ucierpią. 3-1 kontra 2-1 w ulepszeniach z korzyścią dla Hellraisera. Udało się zniszczyć kolejną bazę. No Protoss troszeczkę jest biedny, ale armia jest dalej potężna i te liberatory, no to jest nic. Trzeba grać na czas. Polak robi też jakieś budynki na 12, ale głównie supply depoty, żeby nie było bloka. O, jest, jest EMP. Boże, jak wszystko ładnie się rozpoczęło, ale czy będzie wystarczająca siła ognia? Nie, to limit Polaka spada zdecydowanie szybciej. Oj tak, no jak ma plus 3 na karierach, a nie ma pancerza, no to miazgunia. Szkoda, no. Blisko, blisko, ale jednak daleko. Raczej ten build wypalił. GG. No, trzeba będzie jeszcze jedną mapę jakoś ugrać z Hellraiserem, póki co mamy remis. No dobra, idźmy dalej. To jest na razie remis. No na pewno w ładniejszym stylu niby wygrał Soul tę pierwszą grę niż Hellraiser drugą, bo to było kampienie do karierów z 3-3. Czy tam 3-1. Są jakieś kobiety na streamie się pyta przelaz? No pewnie jakieś są. Statystyka jest. Wiadoma, ale możliwe, że lurkują po prostu. Ale nietypowe pytanie. Czyli Hellraiser znowu zaczyna od tego skandalicznego buildu. No robi to samo, robi to, co zadziałało. Soul oczywiście już robi fabrykę. Już zrobił też blokadę. Jak widzicie, nie ukończył eBaya, żeby można było go w razie czego sprzedać i odzyskać kasę, nawet jakby obił ten budynek Protoss do prawie zera. Tak, nawet jak to prawie tam, jak to płonie, nie płonie, można sprzedać jak nowy. Nie ogarniak, jaka kontra na mas kariery. No po co robił Soul, tylko szybciej i lepiej. Battlecruisery z 3-3 na pewno wygrają z karierami, tylko właśnie no trzeba te ulepszenia mieć, tu ich nie było. No i też proporcja była mniej więcej 12 do 1. To nie o to też chodzi. Dobra, przyzwoity zwiat Polaka. Jeżeli nie zmieni trajektorii jazdy, to jedzie tam, gdzie trzeba. Mamy też Stalkera. O, jest proba. Dobra, już wiadomo, gdzie jest budynek. Dobrze, dobrze. Soul się upewnił, że jest to Stargate. Oho! O mój Boże, on tego nie widzi. Dobra, szybko w cyklona trzeba iść. Już go zakolejkował Soul. Problem polega na tym, że tutaj no te voidy będą mogły mieć łatwy dostęp do tych supply depotów. I może jakiś blok wjechać. Tym razem Soul, zauważcie, nie robi ekspansji, tylko najpierw Starporta, a potem kolejne rzeczy. Teoretycznie układa się to dobrze, no ale w praktyce już widzieliśmy jeden pojedynek, gdzie niby robił poprawne rzeczy Soul, a niestety Voidreye i tak zrobiły robotę. O, no dobra. Zaczyna się od zniszczenia supply depota. Teraz bunkier jest brany na celownik. No halo, ale ta jedna SCV to tak niech wróci z przerwy, bo to już fajka wypalona. Już nie ma co analizować gwazd do zbiorów. 4 SCV, niby dobra liczba. Dobrze, 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 dobrze. Uda się supply depota jeszcze na chwilę utrzymać. Nie, żeby on był jakiś arcyważny, ale wiadomo, że też go musi rozpieczętować Protoss. A do tego czasu warto korzystać z takich właśnie okazji cyklonami.
No tak, szczerze mówiąc, dobrze się bronił. Bardzo dobrze do tej pory Soul. No, ale... O kurcz, o nie. To jest cyklon, który zginął. Natomiast Gunia. No ja się już boję. Halo, reperujemy, reperujemy. Dobra. Podwójne wikingi, to jest klucz do obrony. 8 wikingów konkretnie, to już powinna być dobra liczba, żeby właśnie brać te Pesta czy Voidreya w miarę szybko w obroty i na to czeka pewnie Piotr. No póki co naprawdę zagrał w porządku. O, Siege Tanka jeszcze zagrał. Super, to jest na wypadek, gdyby Protoss nagle zdecydował zagrać 3 gate'y i Stalkery. No i też można niszczyć niektóre budynki. Kanony zagrał nawet Hellraiser. Taki z niego. Camper. No, no dobrze, ale jeszcze 2 wikingi są potrzebne. No i przede wszystkim nie można tracić tych obecnych. O, ulepszenie do Tempestów gra. To zwiększa obrażenia o 40 na budynki. I Tempesty wtedy mają też pomarańczowy pocisk. Też wielka zmiana graficzna. Dobra, Soul, już masz czy nie masz? 7 wikingów. I jest 8. Ciekawe, czy teraz już spróbuję. Nie, 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 jeszcze czeka, jeszcze. O, może teraz jednak. O, dobra, 8. I zobaczcie, że już punkty wytrzyma, te życia traci Tempest. To jest bardzo ważne, żeby przy każdej takiej salwie był coraz bliżej rozwalenia tej jednostki Soul. Bunkier ładnie absorbuje. A my czekamy, czekamy na jeszcze... O, i robi też non-stop marinów. Nie no, w tym momencie to wszystko Soul robi jak trzeba. Jak zrobi dropa marinami do pierwszej bazy Hellraisera, no to to jest to. Dobrze, ładna salwa. O, zaraz będzie tyle wikingów, że na strzała będzie spadać Tempest. Może 12, może więcej. Dobrze, dobrze. Co on tu jeszcze zabrał? Minę zabrał. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest potencjał. Chyba trochę potrenował obronę tego builda Soul, albo akurat mu się wszystko układa po jego myśli. No nic bym tu nie zmieniał chyba w tej reakcji, ale... Oj, trochę za późno. Trochę za wolno, no i teraz jest strata. A to ważny bunkier był. Ach, zrobił jeszcze kanona Bogdan. Nikczemny, czy może tutaj się zdesantuje Soul i wyłączy tego pelona, żeby kanon nie strzelał. Oby tylko szybko zareagował. O, jak to będzie wyglądać? Soul. Chcę po prostu wysadzić powietrze jak najwięcej, jak najszybciej. Szanuję. Jak mi kruje. Nie no, nie strać, nie strać, błagam cię. O dobra, no też jest dobrze. No, fantastycznie. Oj, tutaj stanie i teraz... Tak, jeden czy dwóch, trzech marinów wystarczy. I tak jest znakomicie. Nie ma Ricola. Dopiero za chwilę będzie energia. Super, super, super. Dobrze, dobrze. Teraz jest tyle wikingów już chyba, że na strzała bierze Tempesta. Więc doczekał się do tej upragnionej chwili. Z kolei Hellraiser będzie mieć Oracle. I dlatego teraz wikingi uciekają, bo... No to by było nieprzyjemne. O, już on wygra z Voidreyem. Czy nie? No mikroj, synu, mikroj. Nie, może... No nie wiem, w sumie... Jest ciężka sprawa. O, wylądował, żeby pozbyć się Stalkera. No, ale zaraz Tempesty, żeby się go nie pozbyły. Nie, nie, nie. Tempesty też muszą czuć respekt. Pierwsza salwa nie zniszczyła żadnej jednostki terańskiej. Przewaga w ogólnym zaopatrzeniu po stronie Soula. No i na szczęście właśnie wyłączył się na chwilę Hellraiser, ale już zbudował gdzie indziej Nexusa. No, Soul, teraz tak trzeba żywiej. I w sposób trochę jeszcze może nawet bardziej zdecydowany się bronić. Sztanka stracił. On naprawdę chyba ma na strzała Tempesta już. No ile to jest? 12, 15, 17 wikingów. Teraz jeszcze dwa kolejne wylecą. Już będzie... No, no panie, no. No już to światło bardziej zielone nie będzie. Już należy chyba spróbować ruszyć. Ale on woli jednak na kontrę pójść. Albo od ple... A, od pleców Tempesty. No to jest... Niegłupi pomysł na pewno. Oj, teraz już po Voidreyu. Po pierwszym, po drugim. Bardzo nie chce z kanonami wojować Soul i nie dziwię mu się. Ależ to jest perfidia z tymi kanonami. No i teraz 14 wikingów, to nie tak wiele. Ale można wyłączyć Stargate'a. Soul jeszcze nie wie, gdzie jest przeciw... O, dobrze, dobrze. Soul jeszcze nie wie, gdzie te Tempesty, dlatego może się trochę bać wikingami, ale teraz jak je zobaczę, powinien chyba zniszczyć ten budynek.
O, jeszcze kolejne rzeczy tu są. Kurczę. Ja już zgłupiałem. Co tu należy robić? No po fabryce. Wylądował Soul. Że na base train dalej ci. Nie wiem, nie wiem. Kurczę, żeby nie zrobił też za dużo stalkerów. Tego byśmy nie chcieli. Szybko. Rzucił Revelation Protoss, czyli widzi cały czas Wikingi i może wykorzystać pełen zasięg Tempestów dzięki temu. Ponexuj się. No trochę się lękam o Soula, bo to jest chyba ta chwila, w której on musi wjechać na pełnej prędkości w te Tempesty i wygrać, bo czas gra na niego niekorzyść. Zbiera mniej kasy. Nawet tutaj jest ta OI. No dobra, tylko jednym. Dobrze, 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 dobrze. Jest pierwszy, jest drugi. Może trzeciego tego rannego, a może i nie. Dobrze. Już musiał zaryzykować Soul i chyba... Tak, dobrze. I teraz z góry trzeba strzelać tak, żeby... No, rywal... Boże. Czy on może w ogóle tak... Już przerzuca jednostki na dół Soul. Tak, tak, musi mu zaatakować tę bazę wydobywczą. Tę bazę z stalkerami. Niestety jest też sporo baterii i dwa kanony. A, jest wielkie niebezpieczeństwo. No trzeba to idealnie zagrać. Ma o wiele większy oddział Soul. Jak widać, Wikingi się zamieniają w jednostki lądowe. Jak z jakiejś kampanii, jak z filmu jakiegoś, to nie, w strategii nie będzie ma sensu, ale tutaj tego sensu nabrało. No i wchodzimy, wchodzimy. Dobrze, jakby mikrował, jakby ratował tego cyklona. Ale chyba jednak masa jest przeważająca. Nabierze na celownik Pylona. Pylona nie regeneruje Hellraiser. No i to jest zwycięstwo. Mega trudne. I no to było naprawdę tak grubymi nićmi szyte, ale zagrał trochę lepiej Soul. Kontratak na Echo, na pierwszą bazę, potem tutaj. No ale wlatywanie Wikingami w te Tempesty z kanonami to jest mega ryzyko. Ale już musiał, bo czas grał, tak jak mówiłem, na jego niekorzyść. Dobra, good job. My friend. Dobra. GG, well played. No i opadło napięcie na szczęście. Na szczęście. To jest tak irytujące, że ja mam ochotę mieć z tej gry, a tylko oglądam, tak. No, mega chamskie, bo to chodzi o to, że właśnie nie da się dopaść Tempestów, a one cię powoli niszczą.